Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga. Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Dosłownie, podcastu wydawnictwa Sonia Draga. Przy mikrofonie Katarzyna Zacharska. Czy nie prześladuje Państwa czasem taka myśl, że Wasze prywatne maile i rozmowy zostaną kiedyś upublicznione, a wiadomość, którą dostajecie od przyjaciela, dawno już ktoś przeczytał przed Wami? Wydarzenia ostatnich miesięcy, tygodni z udziałem ministra Michała Dworczyka pokazują, że może tak się stać i nie tylko w filmie. Zresztą niezbyt wyszukana metoda szpiegowska jak podsłuch, czego też byliśmy świadkami, może pomóc zmienić nawet układ sił politycznych w kraju i pokonać cały rząd. Czy szpiedzy są wśród nas? Dzisiejsza audycja dotyczyć będzie ostatniej książki Johna le Carrego, Agent w terenie. Gościem dzisiejszej audycji jest Jan Rybicki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca twórczości pisarza i tłumacz jego książek. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Mówimy ostatnia książka, ale nie tylko w znaczeniu, że najnowsza, ale faktycznie ostatnia książka pióra Johna le Carrego, bo autor zmarł w grudniu 2020 roku. No, można powiedzieć, nic się tak łatwo nie kończy. Jego rodzina znalazła już kolejną powieść i jak rozumiem, wydawnictwo Sonia Draga właśnie usiłuje zdobyć do niej prawa. No właśnie, to moje kolejne pytanie było, że podobno coś w szufladzie autora się znalazło, a książka jest w rękach jego syna, tak? Który też jest pisarzem. Tak, tam w ogóle jest trzech synów bardzo aktywnie zajmujących się twórczością tatusia. To zresztą widać, jak czyta się listę płac po najnowszych adaptacjach filmowych powieści le Carrego. Zresztą, szczerze mówiąc, według mnie bardzo dobrych. I oni tam są wśród producentów, także można powiedzieć, ta działka le Carrego będzie uprawiana jeszcze wiele lat po jego śmierci. Ja przypuszczałem, że tam się jeszcze coś znajdzie, bo od wydania oryginału Agenta w terenie upłynęło już trochę czasu, a le Carré, z tego co mi mówił, nie lubił bezczynności. Także on zresztą, można powiedzieć, mógł jeszcze spokojnie pożyć trochę, ponieważ także wcale się nie zdziwiłem, kiedy się okazało, że Silverview, to się chyba nazywa, się już ujawniło. Zobaczymy, do jakiego stopnia to była ukończona powieść, czy na przykład syn pisarz przy tym trochę nie majstrował. Może tak pokrótce przedstawimy pisarza. Pan jest ekspertem jego twórczości, ale dla tych wszystkich, którzy nie zetknęli się jeszcze z jego dziełami, powiemy tylko, że John le Carré to pseudonim artystyczny pisarza, który naprawdę nazywał się David John Moore Cornwell. W młodości był pracownikiem brytyjskich służb specjalnych MI5 i MI6, czyli brytyjskiego wywiadu i kontrwywiadu. Jeszcze będąc tajnym agentem, zadebiutował powieścią Budzenie zmarłych. Potem już były kolejne sukcesy. Jego trzecia powieść przyniosła mu międzynarodową sławę, nazywała się Z przejmującego zimna. Lub kilka innych polskich wersji tytułu. Tak jest, to też ciekawa. Co pani mówi, że to ja jestem specjalistą, świetnie pani to przedstawia. A dziękuję w ogóle bardzo. Jeszcze później była trylogia Druciarz, Krawiec, Żołnierz, Szpieg, Jego uczniowska mość i Ludzie Smileya. No ale najgłośniejsza chyba była ekranizacja jego powieści Wierny ogrodnik z 2005 roku, obsypany Oscarami, Złotymi Globami film, świetny zresztą. Le Carré w ogóle dość dobrze się ma w przeważającej mierze szczęście do adaptacji, bo przecież i ten jego właśnie pierwszy bestseller, o którym pani mówiła, ten, który w tytule w różnych wersjach ma Zimno, to przecież tam grał Richard Burton. I potem było kilka bardzo dobrych adaptacji filmowych i serialowych. Fantastyczne są adaptacje pierwszej i ostatniej części trylogii, o której pani wspomniała, gdzie rolę ulubionego chyba agenta le Carrego, George'a Smileya, gra nie kto inny jak Alec Guinness. A oprócz tego Tinker, Tailor, Soldier, Spy, czyli ten druciarz, został
potem zekranizowany jeszcze raz w przepięknej gwiazdorskiej obsadzie, w fantastyczny sposób. To w Polsce niestety nazywało się Szpieg, bo nasi dystrybutorzy filmowi boją się dłuższych tytułów. Ostatnio można było oglądać i miniserial, w sensie sześcioodcinkowy, Nocny recepcjonista, gdzie rolę czarnego charaktera grał Hugh Laurie. Także może to on w sumie tylko pierwsza ekranizacja małej doboszki okazała się strasznym niewypałem. O tym wszystkim zresztą John le Carré pisze w swojej autobiografii Tunel z gołębiami, którą miałem szczęście tłumaczyć. To również z wydawnictwa Sonia Draga również tę książkę wydało. U le Carrego jest podobnie jak w przypadku Iana Fleminga, autora serii o Jamesie Bondzie, który też był pracownikiem wywiadu, tak? Ale wiem, że kiedy rozmawialiśmy przed audycją, okazało się, że tutaj te porównania się powinny zakończyć, ponieważ John le Carré nie znosił, kiedy porównywano go do twórcy Jamesa Bonda. Le Carré był na ogół człowiekiem dosyć łagodnym. Ja nie wiem, czy nie znosił, no w każdym razie to jest zupełnie nie to. No Fleming to jest jednak czysta, czy prawie czysta sensacja. Oczywiście znowu Fleming to są książki. My Jamesa Bonda znamy głównie jako Shona Connery'ego, Rogera Moore'a i innych przystojniaków. I poza może ostatnimi Bondami, one to są bardzo śmieszne filmy, przynajmniej one mnie zawsze bardzo śmieszyły. U le Carrego wiele żartów nie ma. Kiedy są inni, prawda? Zupełnie. U le Carré wiele żartów nie ma. Tam bardzo wiele jest ironii, również autoironii, no bo on wie, że on bardzo często pisze o sobie. I to nie tylko o sobie jako kiedyś szpiegu, ale również o sobie jako choćby synu strasznego człowieka i oszusta i w ogóle, można powiedzieć, strasznej świni, o swoim ojcu, starym Cornwellu. Także to jest, jego twórczość jest w sumie chyba znacznie bardziej autobiograficzna, bo właśnie znacznie głębiej, znacznie bardziej wielowymiarowo autobiograficzna niż ten Fleming. Ja zresztą nie mówię, że Fleming jest zły, to jest świetna rozrywka. Natomiast le Carré to jest cięższy, to jest większy kaliber. No właśnie, mam wrażenie, że po lekturze jego książek możemy mieć takie wrażenie, że szpiedzy są wszędzie. To nie jest tak jak u Jamesa Bonda, że trzeba być super wyspecjalizowanym, w ogóle takim, no nie wiem, MacGyverem od wszystkiego, właściwie takim super bohaterem, jakim jest James Bond, a tutaj to są zwykli ludzie. Nie wiem, czy bym się zgodził, że oni są wszędzie. Raczej ten motyw to się przejawia bardziej w jego ostatnich powieściach, gdzie le Carré występuje przeciwko tego, co nazywa powszechną inwigilacją, będącą wynikiem wojny z terrorem, który to termin używa bardzo ironicznie, sarkastycznie. U le Carrego szpieg jest trochę inną postacią. Przede wszystkim szpieg jest bardzo często żałosny, słaby i przekonujący się o własnej niepotrzebności. Szczególnie te zimnowojenne, czyli wczesne powieści le Carrego są, można powiedzieć, ukazują, że co by ten szpieg nie zrobił, to i tak sam, to i tak będzie źle. Jest kilka powieści le Carrego, gdzie okazuje się na końcu, że szpieg wykonuje zupełnie bezsensowne zadanie, płaci za to życiem, a tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Ten aspekt właśnie tych wczesnych powieści le Carrego jest świetnie przedstawiony w eseju, proszę sobie wyobrazić, nikogo innego jak Ludwika Dorna, późniejszego ministra spraw wewnętrznych w Polsce, już po odzyskaniu niepodległości, który tłumaczył jedną z powieści le Carrego i który napisał dla literatury na świecie w 89 albo 90 roku bardzo dobry esej na temat
tego, że szpiedzy, o ile pamiętam tytuł, to stare, niepotrzebne dzieci, czy coś takiego. Natomiast, to powiedziawszy, trzeba powiedzieć, że kiedy Le Carrému wydawało się, że wyrwano chodnik spod nóg, bo skończono mu zimną wojnę, on się fantastycznie odnalazł w tym nowym, pozimnowojennym świecie, gdzie ulubionymi czarnymi charakterami jest wielki przemysł farmaceutyczny, wielki ogrodnik, gdzie istnieje według Le Carrému obrzydliwy sojusz między oligarchią Putina a skorumpowaną nową partią pracy Tonego Blaira, to na przykład jest w Zdrajcy w naszym typie. Putin w agencie w terenie jest wymieniany jako drugi najgorszy człowiek na świecie po Trumpie. Także można powiedzieć, zwykle mówi się młody gniewny, u Le Carrému ten gniew chyba narastał na starość. On był taki bardziej stary, gniewny i jeśli chodzi o sprawy świata tego, jeśli chodzi o to, jak on przedstawiał te sprawy w swoich ostatnich powieściach, bo z kolei jako człowiek był zupełnie przemiły. Spędziłem z nim kiedyś właściwie prawie cały dzień u niego. No właśnie, pan spotkał ja się z twarzem. Ja wypuściłem to spotkanie. I przywiózł, wiem skądinąd, że przywiózł pan mu wódkę żytnią i ogórki kiszone. I to było spotkanie gdzieś w Londynie, podejrzewam. U niego w domu przy Hampstead Heath. Proszę nam opowiedzieć. To dla państwa, którzy może nie są specjalistami od Le Carrému, wódka i ogórki kiszone były obowiązkowym poczęstunkiem przy spotkaniach jego angielskich szpiegów z ich wschodnioeuropejskimi agentami. W dodatku jeszcze znak czasów, nie musiałem przywozić tych ogórków i tej wódki z Polski, bo po prostu kupiłem je w najbliższych polskich delikatesach w Londynie. Jeszcze zdaje się musiało mi sprzedać słoninę, ale Le Carrému nie pisał słoniny, zresztą takiemu starszemu człowiekowi słoniny może lepiej nie. Z tym, że myśmy tej wódki nie wypili, piliśmy najpierw dużo szampana, a potem whisky, ale whisky to już po obiedzie. A jak to było? Zadzwonił pan do niego i powiedział, spotkajmy się? W naszych czasach tłumacz jest odgrodzony chińskim murem od pisarza. Te kontakty zdarzają się bardzo rzadkie. Jak po każdej kolejnej książce, którą przetłumaczyłem Le Carrému, usiłowałem się skontaktować przez któregoś z jego agentów właśnie z prośbą o jakiś kontakt. Czasem chodziło tylko może o jakieś pytania względem tekstu. Potem nie przeczę, chodziło mi o kontakt osobisty. I nie wiem, czy dlatego w końcu doszło do tego spotkania, ale za którymś razem napisałem, to było jakieś 5 czy 6 lat temu, napisałem do agenta odpowiedzialnego za prawa do przekładów, a nie do głównego agenta i jeszcze obrzydliwie pochwaliłem się, że będę przejeżdżał przez Londyn wracając z gościnnego wykładu w Oksfordzie i nie wiem, czy to zadziałało, ale w każdym razie w ciągu 2 godzin byliśmy umówieni i potem tylko wieczorem tego dnia, kiedy skończyliśmy tę rozmowę, pamiętam, jak strasznie bolała mnie żuchwa, bośmy się tyle nagadali. Mm-hmm. A jak to było, kiedy zobaczyliście się w drzwiach? Nie zobaczyliśmy się w drzwiach, bo tak naprawdę to on już stał i patrzył, czy idę na ganku swojego domu. No ja go oczywiście poznałem, a on też, ale ja go znałem z fotografii, a on mnie nie, ale jak zobaczył dużego, łysego Polaka z daleka, no to wiedział, że to on już idzie do niego i potem w końcu, pod koniec dnia ten wówczas 80-paroletni starszy pan odprowadził mnie jeszcze na przystanek autobusowy, żebym po ciemku się nie zgubił, a może jako stary szpieg chciał mieć pewność, że sobie rzeczywiście poszedłem, a nie zakładam podsłuchu w piwnicy albo coś takiego. A to jest też ciekawa sytuacja, bo pan mógł w pełni docenić jego warsztat, ale on nie do końca, bo nie znał polskiego, tak? Nie mógł docenić pana pracy tak całkowicie.
No, można powiedzieć, to jest przekleństwo i szczęście pracy tłumacza. Mi tylko raz się zdarzyło, że tłumaczyłem powieść kogoś, kto niestety mógł przeczytać mój tekst i mieć do niego uwagi. Mhm. Z książki Agent w terenie wiemy, że szpieg oprócz jakichś tam niewielu innych zdolności powinien posiadać zdolności językowe. Pan niewątpliwie takie posiada. Czy pan nigdy nie myślał o tym, żeby zostać szpiegiem, będąc już tak bardzo wtajemniczonym w ten temat? Co za przedziwne pytanie. Ogólnie mogę razu powiedzieć, że nie, bo ja urodziłem się w 1963 roku i wtedy mógłbym tylko szpiegować dla PRL-u, a nie był to mój ulubiony kraj. Więc myśl ta nigdy nie przeszła mi przez głowę, a potem już w ogóle mi nie przeszła przez głowę, bo o ile, okej, no dobrze, sam powiedziałem, że jeden z tłumaczy Lekarego został później ministrem służb, właśnie Ludwik Dorn, ale nie zastanawiałem się nad tym nigdy. Oczywiście, gdyby teraz ktoś chciał ze mną porozmawiać na ten temat, no to zobaczymy. Aha, ale może jak się rządy zmienią. No właśnie, u nas tych szpiegów to my znamy właściwie z takich zachodnich książek i fajnie nam się czyta, bo u nas hasło szpieg to właściwie kojarzyło się ze Służbą Bezpieczeństwa, później te sprawy jakieś nie do końca były jasne. Teraz to faktycznie są zupełnie inne czasy, a u Lekarego to jest takie wszystko czyste, to jest po prostu patriotyzm, chociaż... Nie, absolutnie nie. To jest... pomieszanie patriotyzmu z wyrzutami sumienia, z obrzydliwością rzeczy, które trzeba popełniać. Kiedy George Smiley triumfuje nad swoją sowiecką nemezis, szefem wywiadu rosyjskiego o pseudonimie Karla, to ostatnie słowa Smileya są jego współpracownik. Mówi, no jak to George, przecież wygraliśmy. A Smiley mówi na to, tak, wygraliśmy. No może, bo wie, że w swojej walce z Karlą musiał zniżyć się do poziomu swojego sowieckiego adwersarza i też popełnił kilka świństw. Także nie, u Lekarego nie ma czystego patriotyzmu, a jeżeli jest, to ten patriotyzm jest albo czasem przegrywa, albo jest znacznie osłabiony różnymi innymi względami, różnymi innymi czynnikami. Dlatego mówię, że to są takie dobre książki, i to szczególnie w oryginale, bo w moim przekładzie to różnie bywa, że tam jest taka głębia i że tam nie ma nic łatwego. Jego książki w dodatku zwykle nie kończą się szczególnie dobrze. Właściwie chyba tylko Nocny recepcjonista, przynajmniej dwoje bohaterów tam żyje długo i szczęśliwie, ale na przykład jeżeli to porównamy z Wiernym ogrodnikiem, to tam dwójka głównych bohaterów umiera szybko i nieszczęśliwie na końcu. Przepraszam, bo zdaje się, że może ktoś tego nie przeczytał, ale to już taka stara książka i film był. Tak, nie będziemy zdradzać puenty, przynajmniej tej najnowszej książki, ale wie pan, to jest właśnie tak, że my wierzymy temu autorowi, no bo on pracował w tych służbach i nie do końca wiadomo gdzie, przemyca te wątki autobiograficzne. Poza tym w wywiadach mówił wiele razy o tym, że do dziś wstydzi się za to, co musiał robić jako pracownik tajnych służb. Słuchaj, no bo to nie jest czysta praca. Nawet jeżeli ktoś wstępował do służb powodowany patriotyzmem, no to potem prędzej czy później pewnie natrafiał na problemy moralne, z których się łatwo nie było obmyć, nie mówiąc już o sytuacji szpiegowania dla PRL-u, gdzie, można powiedzieć, dochodzi do takich, można powiedzieć, no, torsyjnych klimatów. No ale wydarzenia ostatnich miesięcy, no ostatnich lat też pokazują, że szpiedzy jednak są wśród nas, nam zwykłym zjadaczom. Nie, szpiedzy może są wśród nas, ale my ich nie widzimy, jeżeli są dobrzy, to my ich nie widzimy. U nas są głównie nieprofesjonalni, głupi politycy, którzy nie potrafią nawet stosować własnych reguł bezpieczeństwa do prowadzenia korespondencji elektronicznej.
a żeby mnie ktoś nie posądził, że jestem jakimś straszliwym antypisowcem, to na miłość boską goście, którzy gadają takie rzeczy w jakiejś nędznej knajpie w Warszawie. Jeszcze niektórzy z nich na miłość boską pochodzą od wielkiego polskiego pisarza. Nic ciekawego, nie jest inaczej. Wątki w powieściach Lekarego są chyba ciekawsze niż nasza rzeczywistość, która pokazuje, że nagrać można każdego, podsłuchać można każdego, jak i również można upublicznić maile z prywatnych, nawet ze służbowych, bardzo dobrze zabezpieczonych. Tak, skrzynek. Ale u Lekarego, ile pamiętam, nigdy nie było aż tak głupich podsłuchiwanych jak u nas w realu. No, bardzo możliwe. Miał do czynienia jednak z profesjonalistami, a tu niestety. To, co bardzo zaciekawiło mnie też przy warsztacie samego pisarza, to, że on w XXI wieku pisał swoje książki wszystkie piórem. Pisał wiecznym piórem i podejrzewam, choć tego nie wiem na pewno, że nie robił kopii. Bo ciężko jest kopiować. To było tak. Jak jednym z głównych powodów mojego napastliwego, natarczywego domagania się audiencji u Lekarego było, chociaż ja tak naprawdę bardziej jednak teraz identyfikuję się z pracą literaturą i przekładoznawczą, była chęć dotarcia do jakichś wczesnych wersji powieści, żeby zbadać, to jest bardzo ciekawy problem literacki, zbadać jak ewoluuje tekst książki od pierwszej wersji czy pierwszych notatek do ostatniej. Cornwell powiedział wtedy natychmiast i bardzo stanowczo, że niestety po pierwsze nie mogę liczyć na wczesne wersje elektroniczne, bo on nie używa ani komputera, ani nawet maszyny do pisania, tylko właśnie pisze wiecznym piórem. I w dodatku, jak twierdził, kiedy ukończy książkę, wszystkie poprzednie wersje i notatki pali w ogródku, niszcząc planetę. No więc oczywiście, ponieważ to jest były szpieg, to ja nie muszę mu wierzyć. A z drugiej strony, jak na szpiega, to wygląda dosyć wiarygodnie. No właśnie, z trzeciej strony, parę lat temu on przekazał jakieś swoje archiwum, swojej alma mater, czyli Uniwersytetowi Oksfordzkiemu, więc coś tam jest, no i coś tam w szufladzie zostało po jego śmierci. Natomiast ta taśma produkcyjna Lekarego wygląda dość rzeczywiście staroświecko, to znaczy właśnie pisanie wiecznym piórem. Potem jego świętej pamięci żona, ona zmarła parę miesięcy po nim, zresztą chorując bardzo już długo, przepisywała to, proszę sobie wyobrazić, na maszynie i dopiero potem biedny wydawca musiał to skanować, przekształcać na wersję elektroniczną, redagować, rozsyłać do tłumaczy i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. Także taka to była historia z tym Lekarem. No więc tym bardziej jest ciekawe, co pozostało, prawda? A poza tym to kolejny raz potwierdza taką tezę, takie zdanie, że za sukcesem mężczyzny stoi często kobieta. To nie był pierwszy pisarz, którego żona przepisywała jego książki. Tak było w przypadku Izaaka Bashevisa Singera również. Tak było w przypadku najbardziej płodnego tłumacza angielskiego twórczości Henryka Sienkiewicza, który tak naprawdę dyktował wszystko żonie, a potem szedł spać, a ona przez całą noc dokonywała korekty i już mieli gotowy przekład. To rzeczywiście się tak zdarza na pewno. Myślę, że coraz częściej zdarza się i na odwrót. Te współprace literackie wśród partnerów czy w małżeństwach, to jest jakaś nisza, w której dzieją się różne interesujące rzeczy. Choćby wspomnę na przykład o przykładzie innej autorki wydawanej przez wydawnictwo Sonia Draga, Elena Ferrante, to tam w to zamieszana jest też para małżeńska, która tak naprawdę pisze te książki. A i proszę powiedzieć, jak podobał się panu główny bohater Agenta w terenie? To jest taki człowiek, który właściwie który wydaje mu się, że kończy już swoją karierę
w tych specjalnych służbach, a tymczasem wydaje się, że okazuje się, że one mają wobec niego plan. Ten motyw szpiega, który myśli, że to już jest, że już ma spokój, to się to jest od pierwszych książek, bo w końcu przecież te dwie książki wczesne Lekarego, Budzenie zmarłych i morderstwo, perfekcyjne morderstwo, zdaje się, to się po polsku nazywa, to są tak naprawdę kryminały, gdzie w rolę detektywa wciela się były pracownik wywiadu. Oczywiście tam są elementy szpiegowskie też, ale to są jednak bardziej gatunkowo kryminały. I Smiley to właściwie on co chwila w każdej kolejnej książce też wraca z emerytury, więc to jest to ten taki stary szpieg, który nie może uciec od swojego zawodu, to jest ulubiona postać Lekarego. Zresztą znowu też jakoś tam autobiograficznie umotywowana. No i pojawia się też wątek, jak tu wreszcie powiedzieć swoim dorastającym dzieciom, czym się człowiek zajmował przez całe życie, bo tego głównego bohatera, agenta w terenie, uwiera taka myśl, że jego córka uważa go za nieudacznika, no bo on pod tą przykrywką jakiegoś takiego... Tak, a potem robi się jeszcze gorzej. Tak, no właśnie, jak to powiedzieć, tak, powiedział i co dalej. Czyli też kolejny jakiś prawdopodobnie autobiograficzny wątek. Nie, właśnie, okej. To było pytanie, które powinienem był te parę lat temu zadać Lekaremu, jak to było z dziećmi. Ale on miał dzieci, kiedy już szpiegiem przestał być, więc pewnie mógł im spokojnie powiedzieć, tak sobie wyobrażam. Natomiast kiedy o tym myślę, to był chyba nowy element. Ja albo mnie teraz niestety już skleroza dopadła, albo nie mogę sobie przypomnieć drugiego tak wyrazistego konfliktu na linii ojciec-dziecko, jak właśnie w Agencie w terenie. Także jak pani widzi, Lekarze, wydaje mi się, wymyślał do końca nowe, miał nowe pomysły. Oczywiście on też używał różne stare motywy i chwała mu za to, ale teraz, kiedy pani o tym powiedziała, to mam wrażenie, że to jest jakaś nowość właśnie w Agencie w terenie. Mhm. No widzi pani, to wykryliśmy coś razem. No właśnie, tutaj ciekawa jeszcze rzecz. Oczywiście my nie zdradzamy Państwu treści i odsyłamy jak najbardziej do książki. Bardzo bym chciał, ale wtedy Państwo nie kupią książki i wydawca będzie miał do mnie pretensje, a ja nie dostanę pieniędzy z wypożyczeń bibliotecznych. Ale możemy kilka rzeczy zasugerować. To, co na przykład dla mnie jest bardzo ciekawe, co zwróciło moją uwagę, to ten badminton. On gra, główny bohater głównie gra w badmintona, czyli wszyscy szpiedzy grają w badmintona. Nie wszyscy. Ten sport pojawia się po raz pierwszy. Natomiast w ogóle sport z przebijaniem przez siatkę, to może być interesujący symbol. Tenis pojawia się przynajmniej w szpiegu zdrajcy w naszym typie, gdzie główny bohater i jego nowy znajomy rosyjski mafiozo poznają się przy partii tenisa i nawet potem razem oglądają w loży Roland Garros zachwycający mecz Rogera Federera, który wczoraj przegrał wreszcie po tylu latach z naszym młodym hurkaczem. Także tenis był, badmintona jeszcze nie było. On tutaj się dziękuje. Jeden z jego synów chyba jest zapalonym badmintonistą i chyba stąd ten badminton się tam wziął. O ile pamiętam, w każdym razie komuś dziękował za pomysły z badmintonem. Także znowu badminton to jest znowu nowość, ale przebijanie małego przedmiotu przez siatkę to już braliśmy. Ale chodzi również o to, że taki sport, który no wydaje się takim sportem dosyć rekreacyjnym, jedynie no to w ostatniej książce w Agencie w terenie urasta do rangi takiego flagowego, wręcz brytyjskiego sportu i tam przy meczach on załatwia konkretne sprawy. To są
mecze to są dosyć ważne wydarzenia. No, spraw to on tam za bardzo nie załatwia, ale ten badminton jest bardzo ważnym elementem psychologicznego wątku. Także to, to jest bardzo ważne i myślę, że tak jak już mówiłem, ten symbol tego badmintona jest tutaj, całkiem mu to dobrze wyszło, trzeba przyznać. Tak, tak. Gdybym miała wskazać jakieś jedno zdanie, które zapamiętałam z książki, to jest prawdopodobnie chyba jedno z ostatnich zdań, które w Agencie w terenie się pojawia. Pragnąłem mu powiedzieć, że jestem przyzwoitym człowiekiem, ale było już za późno. Tak, strasznie łatwo przyszło przetłumaczyć to zdanie. Czasem i z tytułami Lekarego, i z pierwszymi zdaniami, i ostatnimi jest straszny kłopot. A tu, no to może być to ostatnie zdanie, które on ostatnio napisał, może być było napisane tak, że właściwie i chyba ja to dobrze przetłumaczyłem i Google Translate też by przetłumaczył, więc no było za późno w tej książce, rzeczywiście. Ale to proszę sobie przeczytać, mówię do naszych słuchaczy, żeby wiedzieć, o co chodzi. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję, że ktoś w ogóle chciał ze mną rozmawiać na taki temat. Dzisiejszym gościem audycji Dosłownie był Jan Rybicki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawca twórczości Johna le Carrego i tłumacz jego książek. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, a państwo, no proszę jednak pamiętać o tym, żeby nie kręcić się i nie rozglądać przesadnie, kiedy jesteście w nowym miejscu i nie sprawiać wrażenia, że się nie wie, dokąd idzie. Jednak mimo, że mój rozmówca dzisiejszy nie do końca wierzy w to, że szpiedzy są wśród nas, to jednak książka Agent w terenie również to sugeruje, jak i wydarzenia. Oni są wśród nas, ale nie wiem, czy mają wielkie znaczenie. To już zostawiamy państwu do oceny. Odsyłamy do książki Agent w terenie Johna le Carrego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Do widzenia. To była audycja Dosłownie, podcast wydawnictwa Sonia Draga. Do usłyszenia. Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam. Sonia Draga.